Kochani, w Ewangelii Jana 8:32 jest taki tekst. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wiecie, ten tekst towarzyszył mi przez 20 lat bycia świadkiem Jehowy. Ja całe życie myślałem, że znam prawdę, doskonale ją znam, rozumiem, wiem, gdzie jestem, byłem świadomy tego, że ta prawda to jest potężna organizacja, która jest w 230 tam dwóch krajach, ma piękne sale królestwa, jest wspaniale zorganizowana. Ciągle dodawano mi dowodów na to, że prawda to organizacja, że prawda to ten jakby wielki twór Boga na ziemi, którego on utworzył w tych czasach, by jeszcze wielu ludzi mogło przyjść do niego. I paradoksem chyba jest to, że ten sam tekst sprawił, że opuściłem tą organizację. Ten sam tekst sprawił, że przyszłem do tej organizacji i ten sam tekst sprawił, że odszedłem z tej organizacji. Pamiętam taki czas, kiedy spotkałem świadków Jehowy. Byłem niepokornym człowiekiem. Kiedy zostałem ogólnie świadkiem Jehowy, to w środowisku, w którym się gdzieś tam przebywałem, to był szok, bo stało się to dość szybko. Pragnąłem podobać się Jehowie, chciałem być jego sługą. Pamiętam taki pierwszy kontakt, który kompletnie wywrócił gdzieś moje rozumienie świata. Siedziałem z kolegami na ławce przy bloku i szedł taki brat Jurek, chyba wracał z zebrania. Akurat wiedzieliśmy, że jest świadkiem Jehowy, a że byliśmy takimi rzeźkimi chłopakami, którzy robili sobie różne rzeczy i grali sobie z ludzi, więc złapaliśmy go pod pachę, posadzili na ławce. No i powiedzieliśmy, że dostanie tam dość mocno od nas, jak nie wyciągnie tych książek i nie powie nam, o czym oni tam na tych zebraniach mówią. I on taki wystraszony, zresztą Jurek, ciekawa rzecz, tylko tak wtrącę, odszedł później od organizacji, rok temu się ze mną skontaktował, jest człowiekiem też już nawróconym, wierzę w to głęboko, chce iść za naszym Panem. Jurek wszystko zaczął mówić, wyciągnął Biblię i wiecie, on przeczytał 24 rozdział Ewangelii Mateusza, przeczytał te wszystkie rzeczy. Ja wtedy popatrzyłem na mojego kolegę, miał na imię Arek i mówię, Arek, ale to wszystko się dzieje. Arek mówi, chłopie, to jest ich Biblia, na 100% to jest ich Biblia. Mówię, słuchaj kolego, poczekaj, tu ja przyniosę swoją Biblię, a jak się okaże, że w naszej Biblii, tej katolickiej jest inaczej, to nie chcemy być w twojej skórze. No i Arek poleciał do domu, mieszkał na 7 piętrze, przyniósł swoją Biblię. Jak bardzo byliśmy zdziwieni, kiedy w naszej Biblii było to samo. To był jeszcze czas, słuchajcie, gdzie świadkowie Jehowy posługiwali się Biblią warszawską. I wtedy wróciłem do domu i od tego momentu zacząłem się zastanawiać, w jakim ja świecie żyję. Później zbieg różnych okoliczności sprawił, że świadkowie trafili do mojego domu. Bardzo szybko starałem się, jak to się mówi, robić postępy duchowe. Zostałem świadkiem Jehowy i cały czas słyszałem, Grzegorz, zobacz, ta prawda, którą otrzymałeś, tyle dla ciebie zrobiła. Przestałeś robić to, przestałeś robić tamto. I w pewnym momencie w moim życiu, słuchajcie, czytam Słowo Boże, ten sam tekst, 38 rozdział, 32 werset od 31 czytam i w pewnym momencie czytam dalej, że werset 33. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama, oczywiście chodzi o Żydów, i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im powiedział, zaprawdę wam powiadam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Pamiętam ten tekst i wtedy taki moment w moim życiu, kiedy zacząłem się zastanawiać, kim jest Pan Jezus. Oczywiście nie powiem wam całej historii tutaj, bo za mało mamy czasu, ale chciałbym do tego sedna jakby dojść, że w pewnym momencie zrozumiałem, że prawdą nie jest to, co ja poznałem w organizacji Świadków Jehowy. To nie są te wszystkie ich zasady, to nie jest to, że oni pokazują mi, co dzieje się po życiu, po śmierci, to nie jest to, że oni pokazują mu to, tamto, siamto i owanto.
W pewnym momencie zrozumiałem, że prawdą jest Jezus Chrystus. Jakże bardzo zdziwiłem się w pewnym momencie, kiedy czytając Ewangelię Jana, przeczytałem 14 rozdział, werset 6. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wiecie, kiedy dorosły mężczyzna mający rodzinę, w pewnym momencie żyjący według zasad organizacji, zaczyna się zastanawiać, czy to w ogóle ma sens po 20 latach, to może się zawalić wszystko. Wiecie, moje życie wyglądało dokładnie tak. Kiedy przyszłem do tej organizacji, jest taka historia, nawet mam ją tu zapisaną, znalazłem ją wczoraj w zapiskach i pomyślałem, że wam ją przeczytam. Nawet jej nie przygotowywałem, po prostu ją znalazłem. Ale chciałbym wam przeczytać ją dlatego, że ona jest krótka, ale pokazuje, jak wyglądało moje życie w organizacji i jak może się z tą historią w pewien sposób utożsamicie. Jest taka historia o pewnym XIX-wiecznym profesorze, który podróżował z wykładami po całym kraju. Pewnego dnia, wsiadając do powozu, zdał sobie sprawę, że już powinien być na miejscu. Krzyknął więc do woźnicy: jestem już spóźniony, gnaj konie tak szybko, jak tylko możliwe. I rzeczywiście woźnica ruszał z miejsca, aż zadudniało. Jednak po pewnym czasie profesor zorientował się, że jedzie w złym kierunku. Wychylił się przez okno i zawołał do woźnicy: czy wiesz, dokąd masz jechać? Woźnica odpowiedział: nie, ale gnamy tak szybko, jak tylko możliwe. Wiecie, ja przyszedłem do tej organizacji i zacząłem gonić za tymi wszystkimi rzeczami, które w tej organizacji mi przedstawiano. Tak naprawdę nigdy w swoim życiu nie zatrzymałem się i nie zastanowiłem się, kim jest Pan Jezus. Pamiętam dokładnie moment, kiedy to się stało. Każdy z nas ma swoją drogę do Chrystusa. Każdy z nas, ja powtarzam to często, bo lubię ten fragment z Łukasza 24, każdy z nas ma swoją drogę do Emaus. Gdy przeczytacie ten fragment o drodze do Emaus, kiedy Pan Jezus przyłącza się do uczniów, którzy mieli w tamtym czasie swoje wyobrażenie o Nim, oni kompletnie nie rozumieli, kim On jest. Do końca nie pojmowali, jakie zadanie miał wykonać. Jak czytacie ten fragment, tam są takie momenty, kiedy oni mówią: a myśmy myśleli, a ja myślałem, że On jest Archaniołem Michałem. Ja myślałem, że jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Wiecie, każdy z nas, jeśli zatrzyma się na chwilę i zastanowi się, kim jest Chrystus, może dojść do niesamowitych wniosków. Ale jest jeden jakby element, albo jakbym to powiedział, jeden warunek, który może sprawić, że to się stanie. Nie da to się nie stanie w sposób intelektualny. Bo rzeczywiście można poznać Pana Jezusa w sposób intelektualny, ale to niewiele daje. Kiedy czytamy tą całą historię w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza o drodze do Emaus, w pewnym momencie jest tam taki tekst, gdzie 45 werset mówi: wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Wiecie, że nie da się zrozumieć Słowa Bożego bez Ducha Świętego? Nie da się przeczytać książki Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego i mieć życie wieczne. Nie da się przeczytać książki, która mówi, czego naprawdę uczy Biblia, a nigdy nie przeczytać Biblii. Nie da się tego zrobić. Nie da się poznać Pana Jezusa bez spotkania z Nim w cztery oczy. I moja droga do Emaus zaprowadziła mnie, słuchajcie, do pokoju mojej córki. Było to 11 lat temu. Wiecie, gdy przypominam sobie ten moment, to przypominam sobie, jak trudno było mi zgiąć każdy z kolan. Bo w swoim sercu przez lata uczono mnie, że Pan Jezus nie jest godzien tego. Przez 20 lat, wyobraźcie sobie taką historię, że ktoś was ratuje. Tonęliście. Praktycznie traciliście życie. I ktoś was wyciąga z tej wody, ratuje was.
a wy przez 20 lat nie jesteście w stanie powiedzieć temu człowiekowi prostego słowa dziękuję. Gdy odniesiemy ten fragment, tą historię albo ten przykład do naszego Pana, to pokazuje, jak ubodzy byliśmy, jak bardzo zbłądziliśmy, nie widząc, kim jest Chrystus, nie dziękując Mu za nasze zbawienie. I tak naprawdę, co by nie powiedzieć o całej teologii, pięknych rzeczach, które są w Biblii. Droga z Bogiem zaczyna się w jednym i to najważniejszym momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, kim jest Pan Jezus i przyjdziesz do Niego. Wiecie, jeden z cudownych fragmentów, który z upodobaniem lubię cytować, jest w Ewangelii Jana, który odzwierciedla mnie jako świadka Jehowy, człowieka, który czytał ciągle Słowo, bo tak było. Ja czytałem codziennie Biblię. Ale w 5 rozdziale Pan Jezus do Żydów, którzy właśnie tak robili, mówi w wersecie 39, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Krótki werset. Wiecie, to jest sedno bycia świadkiem Jehowy. Moje. Osobiste. Ja czytałem z upodobaniem Biblię. Chciałem mieć życie. Wierzyłem w ten raj, wierzyłem w te wszystkie rzeczy. Ale nie wiedziałem, że Pismo składa świadectwo Panu Jezusie. Ja nie rozumiałem, kim On jest. Intelektualnie rozumiałem, że umarł za mnie. Ale to intelektualne poznanie nigdy nie doprowadziło mnie do tego, bym upadł na kolana i podziękował Mu za to. I kiedy to się wydarzyło, słuchajcie, zmieniło się wszystko. Do momentu, kiedy czytałem Biblię, poznawałem Chrystusa, kiedy, jak to się nazywa, nawracałem się, kiedy poznawałem nowe rzeczy o Nim, to było niesamowite i fascynujące. Ale momentem zwrotnym w moim życiu był moment, kiedy upadłem na kolana i pierwszy raz w życiu zawołałem. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo przez te 11 lat zobaczyłem nawrócenie różnych świadków Jehowy. Ale najbardziej niesamowitą rzeczą jest dla mnie to, jak Pan Jezus zmienia życie ich. Jak oni przychodzą do naszego Pana. I to nie to, że ta organizacja coś tam zrobiła, coś powiedziała, że tam są jakaś pedofilia wyciekła. To są rzeczy ohydne, one są wszędzie. Zasadniczą rzeczą, o którym Biblia mówi, to nie jest to. Wiecie, apostołowie nie przychodzili, nie skupiali się i mówili, słuchajcie, faryzeusze kupili sobie koniak i poszli tam, wypili w rogu gdzieś tam, nie? Patrzcie, jaki grzech popełnili. Oni się nie skupiali na tym. Oni skupiali się na prawdzie, która jest w Chrystusie. I teraz pytanie zasadnicze. Czy w Twoim życiu był ten dzień? Czy w Twoim życiu był taki moment, w którym zapragnąłeś być tak blisko Pana i ugiąłeś swoje kolana? Przeżyłem taki moment, kiedy dzieliłem się z bliską osobą o tym, kim jest Chrystus. Ona dalej jest w organizacji. To świadectwo pokazało mi, jak daleko można być od Boga, od Chrystusa. Teraz wam powiem, na czym to polega. Dzieliłem się listem do Efezjan, mówiłem, że przed Panem Jezusem ugnie się każde kolano. Wtem ta osoba popatrzyła tak z politowaniem na mnie, ugięła 2 razy kolano i mówi, no i co ty, Grzesiek, co to jest ugięcie kolana? Rozumiecie? To pokazało mi, że nie da się poznać naszego Pana bez Ducha Świętego. Druga rzecz, którą zrozumiałem i która pokazała mi, jak bardzo daleko jakby byłem od Boga, to jest to, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie
poznać Boga bez poznania Jego Syna. Słowo Boże mówi, że nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I komu Syn zechce objawić. Gdy bierzemy sumarycznie wszystkie te wersety, dochodzimy do takiego wniosku, że Pan Jezus nie jest tylko sobie postacią, przerywnikiem w naszym życiu, podążaniu za Bogiem. Jakaś tam postać, człowiek, który umarł, Archanioł Michał, pierwszy z aniołów. Wiecie, ile takiego wewnętrznej przemiany we mnie pojawiło się, kiedy w pewnym momencie, czytając list do Kolosan i szukając potwierdzenia, czy ten Jezus Chrystus jest tworzeniem, bo tak walczyłem w sobie, wiecie, że no ale przecież piszę, 1:15. Jak zapytacie Świadka Jehowy, co pisze w 1:15 Kolosan, to większość wie. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, tak? No nie wiem, jak jest teraz, ale tak było. No ale pytanie zasadnicze, ale jak zapytajcie kiedyś, albo siebie, gdy teraz słuchacie, co pisze 16, 17 i 18? Nie znajdziecie odpowiedzi, bo znają tylko 15 wers. A ja chcę wam przeczytać, co pisze dalej. Z kontekstu czytając 15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I kiedyś stanąłem twarzą w twarz z tym tekstem. Zrozumiałem, że ja zostałem stworzony dla Niego. Zadaj sobie to pytanie, czy sobie uzmysłowiłeś to? Czy wiesz to, że zostałeś stworzony dla Niego? Dla jedynego Syna Bożego. Dla Alfy i Omegi, początku i końca. I na ten temat moglibyśmy mówić bardzo dużo. Wiecie, w pewnym momencie, kiedy zacząłem się nawracać, wydawało mi się znowu, bo w organizacji jest tak, że tutaj dzisiaj bracia mówili, trzeba pracować nad owocami Ducha Świętego. Nie? Ciągle pracujemy, ja ciągle pracowałem nad tymi owocami i ciągle tych owoców nie było. Ciągle jechałem na zgromadzenie, jak już przysłowiowym słowa tego znaczeniu zadowoliłem Boga, mówię, no Boże, może już teraz te 90 godzin, które zrobiłem dla Ciebie będzie. Ale gdy pojechałem, to znowu ktoś tu miał 110, no i była siostra, która miała trójkę dzieci i ona wszystko potrafiła rzucić, a ja dalej byłem ten nieszczęśnik, który dalej tyle nie daje. Wiecie, ciągle żyłem z poczuciem winy. Chciałem być w tym raju, ale ciągle się do tego raju nie nadawałem. Chciałem służyć temu Bogu, ale ciągle się Go bałem. Bo ciągle nie byłem taki, jak oni przedstawiają. Ciągle nie pasowałem do tych tabelek, do tych wzorów. Choć naprawdę się wysilałem. Cały czas czułem w środku, że to nie jest to. Że ciągle ten Bóg nie jest ze mnie zadowolony. Oszukiwałem siebie, byłem strasznym grzesznikiem. Nie widziałem tego. I jedną z rzeczy, którą sobie uzmysłowiłem, wychodząc z organizacji, to, że jestem grzesznikiem, a tego nie widziałem. Wiecie, byłem podobny do faceta, który ma starego rupiecia, auto, ale go maluje, szpachluje i uważa, że jest najlepszy na świecie. I cały czas ładuje tą szpachlę w każdą dziurę, która jest możliwa, ładuje, upiększa, żeby tylko nikt nie poznał, że tam jest jedna rdza, jeden kit i tak dalej. Taki byłem. Bo w organizacji jesteś z boku i masz być jak idealny wyglądać. W tym krawacie, w tej sukieneczce. To jest wszystko, wiecie, za tym strojem rytualnym, jak to nazywam, są wielkie tragedie ludzkie. Bo jak możesz przyjść i powiedzieć, że masz problem z alkoholem? To cię wywalą. Jak możesz powiedzieć, że masz problem z tym czy z tamtym? Krótka piłka. Nie ma czegoś takiego. Wiecie, że ja nie pamiętam, by kiedykolwiek, jedną modlitwę pamiętam, kiedy brat był chory, leżał w szpitalu, umierał i ja się modliłem za niego wtedy.
I to było takie dziwne. Wszyscy tak dziwnie popatrzyli, że ja się modliłem za kogoś, kto... Bo to, takie rzeczy się nie dzieją tam. Nie ma czegoś takiego. I wiecie, tak szpachlowałem siebie, szpachlowałem. I w pewnym momencie, kiedy czytałem, i spełniło się to, co czyta się w 3 rozdziale Ewangelii Jana, tam jest świetna historia o nowonarodzeniu, temat na wiele kazań, ale ten 3 rozdział Ewangelii Jana podaje też ciekawą rzecz, bo Pan Jezus mówi, że Bóg nie posłał Syna na świat, to jest 17 werset, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I teraz zobaczcie, na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki są złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. To jest to szpachlowanie, kiedy udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Kiedy przychodzimy do światłości, jaką jest Jezus Chrystus, zobaczysz siebie, powtarzam to bardzo często, nie takim, jakim chcesz się zobaczyć. Zobaczysz grzechy, zobaczysz siebie, że potrzebujesz Chrystusa jak niczego bardziej w życiu. Zobaczysz, na czym polega zbawienie. Zbawienie to nie jest tylko powiedzenie, no tak, wierzę sobie w Pana Jezusa i sobie wierzę tam w raj na ziemi, no i fajnie. Nie. Kiedy przyjdziesz do Chrystusa, zobaczysz siebie w naprawdę nieciekawym świetle. I wtedy zaczyna się droga, prawdziwa droga. Droga zmian, droga prowadzenia przez Boga. Często idziemy drogą, którą nie wybieramy, bo to Bóg dla nas wybiera. I tak jak Szymon powiedział dzisiaj, że w tych małych rzeczach Bóg jest wszędzie z nami. Ja przez 11 lat doświadczyłem naprawdę mocy Bożej. Wiele razy. Wiele razy prosiłem Pana o różne rzeczy. Powiem wam, takie może dziwne, bo gdy się nawracasz jako świadek Jehowy, czytasz Biblię, to chciałbyś, żeby to wszystko się działo tu i teraz. Jechałem kiedyś z braćmi do więzienia i cały czas czytałem Dzieje Apostolskie i sobie myślę, czemu Boże nie jest tak, jak było w pierwszym wieku? Paweł wychodził, pół godzinki, woda, proszę bardzo. A my dzisiaj tłuczemy, mówimy. Ja pamiętam taką siostrę, która po 18 latach bycia świadkiem Jehowy, studiowania została świadkiem Jehowy. Drodzy, najgrubszy drut, jak weźmiecie i 18 lat będziecie tak gieli, to on pęknie. To już nie jest kwestia tego, czy ktoś to rozumie, czy nie. Tylko po prostu pęknie. Materiał się podda. I kiedy jechałem do tego więzienia, modliłem się, pamiętam jak dziś, jechałem do Sanoka, tam jest taki zakład karny. I modliłem się, Boże, chciałbym kiedyś zobaczyć, jak Ty działasz. Tak jak w pierwszym wieku. I słuchajcie, przyjechałem do tego więzienia, przyszli więźniowie na spotkanie. No i jeden brat mnie wołał, mówi, Grzesiek, bo tu jest taki człowiek, który studiuje ze świadkami Jehowy. Ja sobie myślę, ludź, znowu. Mówię, przynajmniej w tym miejscu może nie będę musiał robić tego, nie? I tłumaczyć od początku i tak dalej. Chociaż ja lubię, bardzo lubię rozmawiać ze świadkami Jehowy. Wierzę, że Bóg gdzieś wielu z nich postawił na mojej drodze. I słuchajcie, przyszedł taki Józef, usiadł z boku, no i zaczęliśmy rozmawiać, przyniósł książkę, czego naprawdę uczy Biblia. Rozmawialiśmy, może już przesadzę, 20 minut, nie pamiętam, nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, co ja mu powiedziałem. Po 20 minutach ten Józef wstał, wcześniej trochę zaczął tak siąkać nosem i tam, myślę, może ma katar. W pewnym momencie on wstał i tak zaczął płakać. Ale słuchajcie, do tej pory nie widziałem takich łez. Dorosły mężczyzna. Miał łzy jak ziarka grochu. W tym wszystkim, tak patrzę, co się dzieje, ja tego po prostu nie pojmowałem. W tym momencie, po tych 20 minutach rozmowy, on mówi do nas, słuchajcie, módlcie się za mnie. Ja tak patrzę na tych braci, myślę sobie, pewnie mnie wkręcają, ale kto słuchał tą modlitwę? Tylko Bóg ją mógł słyszeć.
On wstał i mówi, módlcie się za mnie. I te słowa, które on powiedział później, żeby Bóg zabrał wszystko, co mi świadkowie Jehowy do głowy poukładali. 15 minut. Ten człowiek jest dzisiaj chrześcijaninem. Został ochrzczony, jego rodzina. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wierzę, że Pan nasz jest żywy. Że to nie jest zabawa w religię. Że jak coś będziesz wiedział, albo doskonale coś rozumiał, że to wszystko twoje problemy załatwi. Czasami ktoś mnie pyta i walczy na przykład kwestia życia po śmierci. Tak, niektórzy kłócą się na ten temat. Różne jakieś zrozumienia mają. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko zastanawiam się, na ile to ci da zbawienie, jeśli dzisiaj będziesz wszystko wiedział. Czasami ludzie poświęcają czas na tak dziwne rzeczy dotyczące waśni, sporów, kłótni, a nie poświęcą czas na tym, by mieć relację z Bogiem, by mieć relację z naszym Panem. I jeden z największych problemów, o którym pewnie mówimy na wszystkich konferencjach, nie jest intelektualne zrozumienie, że 144 tysiące to nie jest to, że jest jedna klasa zbawionych, wiecie, te wszystkie rzeczy. Największym problemem jest właśnie ugięcie kolan przed naszym Panem. Zrozumienie, że jest Bogiem. Zrozumienie, że w pierwszym wieku wszyscy przychodzili do Niego, że ta wiara w Niego budowała ten Kościół i przenosiła przez ogromne góry problemów. Ja wiecznie mówiłem, szukałem wymówek. Nie wiem, co jest w tej organizacji, ale ona naprawdę oddala człowieka od Chrystusa. Ja nie chcę obrażać tutaj Świadków Jehowy. Wiecie dlaczego? Skąd taki wniosek? 2 tygodnie temu zadzwonił do mnie muzułmanin. Robiłem kiedyś vlog na temat islamu i on zadzwonił, chciał się ochrzcić, nawraca się, ma na imię Muhammad. I w pewnym momencie, słuchajcie, Muhammad mówi, wiesz dlaczego do ciebie zadzwoniłem? Bo ty mnie zrozumiesz. Bo dla mnie Jezus jest tak obcy, jak dla ciebie był kiedyś. Ja tak słucham go. Wiesz, że w islamie, i zaczyna mi mówić, Jezus jest tak obcy, jak dla Świadków Jehowy? Ja dopiero wtedy to zrozumiałem. Że ta religia prawdziwa robi to samo, co jedna z potężniejszych religii świata, islam. Odsuwa Syna Bożego. Wprawdzie tam mówi się, że Isa jest prorokiem, że Isa przyjdzie, że Isa będzie wspomagał Mahdiego. Ale nikt nie traktuje Jezusa jako swego zbawcy. Nikt nie traktuje Jezusa jako osobę, do której fizycznie można przyjść i można się pomodlić. I znowu Bóg mi pokazał, że wszyscy ludzie, którzy jakby nie są blisko Pana naszego, jak bardzo są ubodzy, duchowo ubodzy, że tylko bliska relacja z Synem Bożym jest niesamowitą rzeczą, którą powinniśmy pielęgnować, powinniśmy ją mieć ze sobą i w sobie. Wiecie, kiedy nawracamy się, jest jeszcze taka fajna historia odnośnie, znaczy historia, jest takie powiedzenie, kiedy nawracamy się, to Bóg nigdy nie pamięta nam już później grzechów. To nie jest tak, że wiecie, nawróciliśmy się i Bóg nam ciągle przypomina. Ty pamiętaj. Nawet mój, taką historię, kiedy słyszałem, mój znajomy opowiadał ją, mówi, że nie chce się zobrazić ani kobiet, ale że kobiety mają taką przywarę, że zawsze mężczyźnie przypomną jego grzechy. No i zazwyczaj mężczyzna mówi, że ale kochana żona, ja już, przecież mówiłeś, że ty mi tego nie pamiętasz. A żona mówi, ja ci tego nie pamiętam, ale chcę ci uzmysłowić, jaką wielką łaskę ci uczyniłam. Rozumiecie, o co chodzi. Bóg tak nie postępuje z nami. Bóg nie przychodzi i nie mówi, słuchaj Grzegorz, pamiętasz 2000 ten rok, godzina ta i ta, co zrobiłeś? No pamiętam, Panie. Ja ci to nie pamiętam, ale ja ci przypominam, jaką łaskę ci uczyniłem. Bóg zapomniał to wszystko. W swoim Synu dał nam coś, czego nie otrzymaliśmy w religii Świadków Jehowy. I ten moment naszego życia jest bardzo ważny. Bardzo ważny.
Zadaj sobie pytanie, czy miałeś swoją drogę, niektórzy nazywają do Damaszku jak Paweł, niektórzy drogą do Emaus jak ja. Czy miałeś tą drogę i był ten dzień, kiedy na osobności powiedziałeś Panu dziękuję. Powiedziałeś Mu dziękuję, że umarłeś za moje grzechy. Bo przecież Ty umarłeś za każdą rzecz, którą ja uczyniłem. I wiecie, są takie pieśni chrześcijańskie, że to nie Rzymianie przybili Pana Jezusa. To nie Żydzi ukrzyżowali. To Twój i mój grzech. Jeżeli osobiście tego nie zrozumiesz, nie zrozumiesz pełni Ewangelii. Bo tu nie o to chodzi, żeby powiedzieć sobie, no to ja żałuję, bo i tak. To jest świadomość tego, co Pan Jezus zrobił. Kiedy przeczytasz pasję i śmierć Chrystusa, kiedy odczujesz to na sobie wewnątrz, kiedy zobaczysz, ile cierpiał dla ciebie, wtedy to zrozumiesz. To nie o to chodzi, żeby przyjść raz do roku na pamiątkę, podać sobie talerz, jakiś tam kielich z winem. I jak to mój znajomy mówi, który też opuścił organizację, mówi, że na którejś pamiątce zapytał takiej siostry, mówi, wiesz co, no, a kto umarł, bo jeszcze nie powiedzieli. Bo cały czas, kto spożywa, kto nie spożywa, dlaczego, jak to umarł w ogóle. Rozumiecie? To jest tragedia. Tragedia, podstęp diabła nie polega na tym, że on podaje kłamstwo. Podstęp polega na tym, że kłamstwo jest tak idealnie zrobione, że wydaje nam się tak niesamowitą prawdą, które nie może być kłamstwem. Czemu Ewa została zwiedziona? Czemu Ewa została zwiedziona? Bo głupia była, przepraszam. Diabeł posługuje się tymi samymi metodami. W dzisiejszym świecie ludzie czytają, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ten napis, który tu jest. Ale ludzie nie chcą iść za Jezusa. Wybierają często oddanie jakiemuś systemowi religijnemu, nie mówię, że we wszystkich przypadkach, niż samoistne przyjście do Pana, uklęknięcie i rozmawianie z Nim dzień po dniu. Zamieniają tą relację za rzeczy, które w jakiś sposób łechczą ich ucho, sprawiają, że są dumni z siebie. Wiecie, jak ja byłem dumny z tego, że my jesteśmy w 232 krajach, później w tam, tu, siam. I kiedyś usłyszałem bardzo mocny przykład, którego używam do tej pory czasami. Kiedyś mężczyzna mi powiedział, słuchaj, a to, że Biedronka jest we wszystkich wioskach, mówi w Polsce, to znaczy, że jest religią prawdziwą. No ja tak mówię, no nie. No to mówię, to co mi podajesz przykład, że ona jest, że wy jesteście wszędzie. To nie ma nic wspólnego. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, o czym rozmawiamy. To mówię, Biedronka może być religią prawdziwą, bo jest w każdej wiosce. Wiecie, i teraz, gdy dochodzę i myślę cały czas o moim podążaniu za Panem Jezusem, to zawsze mam niedosyt, wiecie. Chciałbym więcej. Czekam na Niego, myślę o Nim. I kiedy wychodziłem z organizacji, kiedy na nowo czytałem Biblię, czytałem, że na Jego imię będziemy prześladowani. I czytałem, wiecie, o chrześcijanach, o tym, co bracia tu mówili, o prześladowaniach. Aż w pewnym momencie w najświętszej organizacji na świecie, o której słyszałem, zostałem praktycznie, zostałbym wyrzucony, bo sam odszedłem, za mówienie o Chrystusie. Wiecie, jaki paradoks? Jak zacząłem o nim mówić, to słyszałem, co ty masz tak nawalone, przepraszam za wyrażenie, z tym Jezusem? Co ty ciągle o tym Jezusie mówisz? Ja tego nie pojmowałem. Ja czytam i ze względu na moje imię wyłączą was z synagogi. Ja to przeżyłem, słuchajcie. To nie jest tak, że Biblia sobie pisze coś. Ja to przeżyłem. Ja zobaczyłem, jak ludzie nie chcą rozmawiać o Chrystusie. Jak to staje się dla nich problemem. Jak mówienie o Chrystusie, o Zbawcy, o miłości do Niego zaburza ich sposób myślenia, życia. To jest problem. I wiecie, co słyszałem? Nie mów mi, ja nie chcę wiedzieć. Ja mówię, kurczę, przecież to słyszałem tydzień temu w służbie, jak katolicy mi mówili.
Nie mów, panie, ja nie chcę wiedzieć, nie mów mi pan, nie czytaj mi pan. Ja chciałem bratu powiedzieć, nie mów mi, ja nie chcę wiedzieć. Ale mówię, może to jest prawda, nieważne, ja nie chcę wiedzieć. Mówię, kurczę, to się niczym nie różni. Tu i tu słyszę to samo słowo. Przyszedłem do braci, chciałem się z nimi podzielić słowem, a oni mówią, słuchajcie, wiecie, co ja odkryłem, ja im czytam. Oni mówią, bo ty dopiero się ty kapnąłeś, że tak jest. Ja mówię, jak to? To nie ma 14? To pewnie, że nie mamy, już dawno to wiemy. To po co tam jesteście? A gdzie mamy pójść? Wiecie, ile jest ludzi, którzy są tam ze względu na rodzinę, ale na ten styl życia. Jeśli mnie teraz słyszycie, to chcę wam powiedzieć, że ale to nic wam nie da. Pan Jezus powiedział, kto kocha ojca, matkę, syna, teściową, nie wiem, będę mówił dalej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nic to nie da, że dla rodziny cokolwiek zrobisz. Co z tego, że pozyskasz cały świat, a swoje życie stracisz? Przyjście do Chrystusa zmieni twoje życie. Fakt, spotkasz się, jak mówię, z ciężarówką. To jest takie spotkanie. No, wywróci się wszystko dookoła. Jednego dnia kochało mnie 8 milionów, drugiego mnie nienawidziło 8 milionów. I musiałem się z tym pogodzić. Jednego dnia mnie całowali, na drugi dzień mnie opluli. No, taka jest prawda, no, nikogo nie obrażam. Widziałem brata, który mi mówi, cześć Grzegorz, na drugi dzień mnie nie widział. Drugi mi mówi, słuchaj, jak się taka siostra postarzała. Ja mówię, jak się postarzała? Przecież ona ma 25 lat. No tak się postarzała, że mnie nie poznaje. Rozumiecie, o co chodzi? No, w tym sensie, nie? No, tak się to zmienia. No. Położyliśmy coś. Zawsze trzeba przynieść ofiarę. W pierwszym wieku Kościół szedł za Chrystusem i ponosił ofiary. Wiecie, czym było wykluczenie z synagogi? Tym samym, czy jest wykluczenie z organizacji Świadków Jehowy. Przestałeś istnieć. Nie macie. Dzisiaj mówią, że jak Facebooka nie masz, to przestałeś istnieć. A teraz do tego nie macie. Ale ja chcę wam powiedzieć, że bardzo cieszę się, że byłem w tej organizacji. Bo to nie jest tak, że my, nie wiem, organizujemy Apollos, Szymon, Darek, Sebastian i inni bracia organizują tą konferencję po to, że nie mamy co robić, to trzeba jakoś, jak to się mówi, dowalić Świadkom Jehowy. Kompletnie nie o to chodzi. My mówimy z doświadczenia swojego życia, jak wiele Jezus przyniósł zmian. Jak bardzo wolni staliśmy się. Jak zaczęliśmy rozumieć ten fragment 8:32. Poznacie prawdę, a ona was wyswobodzi. To jest tak głębokie, to jest tak mocnie zakorzenione w Słowie Bożym. Jak poczujesz się wolny w Chrystusie i zrozumiesz, kim On jest i co On ci dał, to zmieni wszystko. To zmieni wszystko. Bóg jest wierny we wszystkim, słuchajcie. Ja straciłem praktycznie wszystko, całą rodzinę w pewnym momencie. Znajomych. Pamiętam moją żonę, jak płakała. Jest jedynaczką, więc słuchajcie, mieszkam 20 metrów od teściów, więc wyobraźcie się, przez 5 lat nie widziała swoich rodziców, brama w bramę. Podnosiłem bramę, mówiłem dzień dobry. Nie słyszałem tam głosu żadnego. Ale wiecie, co mnie cieszy? Że co wieczór klękaliśmy. Nasza córka miała 8 lat. I modliliśmy się, Boże, zmień to. 5 lat. I to się zmieniło. Oni dalej są Świadkami Jehowy. Ale nie mogli tego pojąć, moi teście, jak to jest, że moja ich wnuczka przyjęła ich tak, jakby mieli z nią kontakt cały czas. No ale nasze dziecko słyszało nasze modlitwy. Powiem wam jeszcze na koniec taką historię. Kiedy wyszedłem z organizacji i modliłem się za zbór, w którym byłem, w tamtym czasie odeszło 20 parę osób. To było dość znane w Polsce. Ten zbór przestał istnieć. Ja bardzo zawsze szanowałem tych braci, cenię ich wszystkich, pomimo że zostali w tej organizacji. Cenię ich za to, że wiele w życiu mnie nauczyli. Cenię ich za to, że byli naprawdę fantastycznymi ludźmi, których mogłem poznać. I powiem wam, dziękuję Bogu
za ten zbór, w którym byłem. Jak słyszę historię świadków Jehowy, którzy opowiadają o różnych rzeczach, ja tego nie doświadczyłem. Ja doświadczyłem 90% dobra. I odszedłem z organizacji nie dlatego, że ktoś mnie skrzywdził, tylko odszedłem dlatego, że poznałem Pana Jezusa. Nie interesują mnie sprawy związane z całymi tymi jakimiś zawirowaniami odnośnie, wiecie, molestowania, tych innych rzeczy. Uważam, że to jest ohydne, ale to wszędzie można spotkać. Więc dla mnie Pan Jezus był zasadniczą kwestią, dlaczego opuściłem tę organizację. Przyszłem dla niej, dla Boga i odszedłem dla niej, z niej dla Boga. I pamiętam, kiedy modliłem się za ten zbór, klękaliśmy z żoną i modliliśmy się. I to trwało chyba 6 lat. A najzabawniejsze jest to, że ja nie wierzyłem, że to się stanie. Wiecie, jak człowiek klęka i się modli? To Sebastian mówił. Czasami trzeba odpowiadać za swoje słowa, jak się modlimy do Pana. I w pewnym momencie dostaję telefon. Cześć Grzegorz. Sobie myślę, kto to? A to syn moich przyjaciół. I on mówi, wiesz co, na początku chcę cię bardzo przeprosić. Ja myślę, ale za co? Ma na imię Mateusz, mówię, bo jak odszedłeś z organizacji, nie wiem dlaczego, ale to tak działa, życzyłem ci wszystkiego, co najgorsze. Żebyś stał się alkoholikiem, żeby ci się rodzina rozbiła, żeby to, żeby siamto. Życzyłem ci, żebyś pasował do tego obrazu odstępcy, który ja widziałem. Ale chciałem ci powiedzieć, że jestem twoim bratem. Mateusz z żoną się ochrzcili. Mamy wspólną społeczność. I to jest niesamowite, słuchajcie, bo kiedy my już mówimy, nie, to niemożliwe. Kiedy my mówimy, to już niemożliwe. To Bóg dopiero mówi, dopiero teraz stanie się możliwe. Kiedy my dajemy krzyżyk na ludzi i mówimy ten i ten, to no ten to jeszcze by może coś tam zrozumiał, ale ten to jest beton, nie zrozumie. To ten beton zrozumie, a tamten nie zrozumie. Tak jest przewrotny nasz Bóg. Rozumiecie? Z perspektywy człowieka odpowiedzcie sobie na pytanie, czy Paweł mógł poznać Pana Jezusa? Czy Paweł mógł poznać Pana? Ten, przed którego nogami złożono szaty Szabła? Ten, który prześladował i wchodził i wywlekał chrześcijan? Ale wiecie, po co to się stało? Kiedyś Pan Jezus powiedział, kiedy był u Szymona, faryzeusza, i kiedy przyszła nierządnica i własnymi łzami obmywała jego stopy, jest to piękny. Ja nie znalazłem, wiecie, większego uwielbienia w Biblii jak ten fakt, kiedy kobieta zrasza nogi naszego Pana i wyciera włosami. I w pewnym momencie tam jest taki tekst, że jest myśl, że no, gdyby on wiedział, kim ona jest, to by nie pozwolił, żeby tak zrobiła. I później Pan Jezus mówi do Szymona to, że on go nie obmył i tak dalej, nie dał mu wody, aby nogi sobie obmył. I w pewnym momencie mówi do Szymona, że temu, komu wiele wybaczono, będzie wiele miłował. Im więcej nabroiliśmy w swoim życiu, im więcej, ja nie mówię, że to jest zasada, ale im więcej nabroiłeś i zdajesz sobie sprawę swego grzechu, przestajesz szpachlować siebie i udawać przed ludźmi. Wiecie, czasami moja żona mnie tego uczy, bo ja to jestem dalej taki organizacyjny czasami. Przykro mi jest komuś sprawić przykrość i nie odpowiedzieć tak, jak jest. A moja żona mówi, nie cygań, powiedz prawdę, nie chce ci się. A ja bym tak, no nie, że mi się nie chce, wiesz, no nie mam czasu i kombinuję, nie? A moja żona prosto z mostu, po prostu nie mam ochoty. Ja mówię, ja już byłam tam, gdzie wszystko było na zasadzie, wiecie, takiej upudrowanej twarzy klauna i uśmiechania się, bracie, siostrzyczko, fajnie, jak się czujesz, dobrze. O, ale dobrze. Wszystko jest fajne. Rozumiecie, że Bóg nie chce nas, ludzi nawróconych, żebyśmy znowu udawali. Ja czytając Biblię widzę ludzi z krwi i kości. Ludzi, którzy grzeszą, ale którzy wstają i idą do Boga i mówią, Boże, ratuj. Z perspektywy człowieka, ani Paweł, ani Dawid, to grzesznicy. Jacy to grzesznicy? Dawid, cudzołożnik, morderca w pewien sposób. A jednak Bóg, patrzcie, jak o nim się wypowiada. I znowu diabeł przyszedł i chciał nam wmówić, że kiedy, wiecie, w pewnym momencie
wejdziemy sobie do jakiejś religii, to co dzisiaj było powiedziane i w tej religii sobie zostaniemy, to będziemy zbawieni. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie, twoja droga nie skończy się na Damaszku, jeśli twoja droga nie skończy się na drodze do Emaus, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Myślę sobie, wiecie, też o tym, że całe nasze życie, które tutaj prowadzimy, ma jakiś sens. I to, że dzisiaj jesteście tutaj, ma jakiś sens. Jeśli dzisiaj zadaję sobie pytanie, po co byłeś w organizacji Świadków Jehowy, albo czy powinienem z niej wyjść, nie pytaj mnie. Ja miałem swoją odpowiedź, ale ja zapytałem mojego Pana. Był ten moment w moim życiu. Zamknąłem drzwi mojej córki w pokoju. I tam to się rozegrało. Finał był taki, że Bóg wlał w moje serce miłość do ojca, którego nienawidziłem przez całe swoje życie. Finał był taki, że mój ojciec się nawrócił. Dzisiaj jest chrześcijaninem. Nie wiem, dlaczego to Bóg zrobił. Dlaczego nie robi dla innych. Ale wydaje mi się, że moim problemem było to, że ja widziałem grzech u innych, a nie widziałem go u siebie. I chciałbym was zachęcić na koniec, żebyście mieli relację z Panem. To nie jest tak, jak wam powiedziano, że jeśli będziesz modlił się do Pana Jezusa, to będziesz potępiony, to Bóg Ojciec tam siedzi i się gniewa. Wiecie, tak my myślimy, nie? Jak powiesz Panie Jezu, to o ludzie, to już trzeba pokutować za to. Ja tak miałem, wiecie. Modliłem się w pokoju córki, wołałem do Pana, mówiłem o swoich grzechach, które On znał tylko. Prosiłem, jeśli jesteś, zmień moje życie. A za chwilę mówię, a Ty Ojcze, przebacz mi, że modlę się do Twojego Syna. I jechałem dalej. Tak było. Słuchajcie, tak było. I czasami ktoś dzwoni do mnie i mówi, Grzesiek, ale wytłumacz mi z takiej, jak to się mówi, nie taktycznej strony, tylko no jak to się robi, jak to się modli? Ja mówię, jak to się modli? No modli się. No ale jak? Do Ojca, Syna, jak to? Ja mówię, no ale to jak rozmawiasz i są dwie osoby, no to jak to tak? Musicie ktoś powiedzieć, jak rozmawiać? No kiedyś brat mi zadał proste pytanie. Mówi, Grzesiek, czym jest modlitwa? Rozmowa, tak? Zgadzacie się? Czyli możesz rozmawiać z Bogiem, ale już z Synem nie. Widzicie paradoks tego, nawet znaczenie tego słowa. Możesz rozmawiać z Ojcem, ale z Synem ci nie wolno rozmawiać. I Ojciec się pogniewa, że upadniesz i powiesz, dziękuję Panie Jezu, że umarłeś za mnie. Przecież to jest chore. Nie widzicie, do czego to zmierza? Drodzy, mam na sercu, bo chciałbym się pomodlić jeszcze. Chciałbym was prosić, jeśli możecie, bo chciałbym się pomodlić i podziękować. Jeśli możecie wstać, nie lubię być dyrektorem ani kazać coś, ale jeżeli możecie, chciałbym pomodlić się i podziękować naszemu Ojcu w niebie, naszemu Panu Jezusowi za to wszystko, co w naszym życiu uczynił. Poprosić za naszych braci, za tych, którzy tam są jeszcze i którzy mogą się nawrócić. Bo wierzę, że czas łaski, czas pogan się kończy. Święty nasz Ojcze, tak dziękuję Ci z całego serca za Twoje słowo. Dziękuję, że to słowo doprowadziło nas nie do intelektualnego, tylko poznania Ciebie, ale mocy, chwały Twojego Syna. Dziękuję, Ojcze, że kiedy czytam Twoje słowo i czytam, że On jest odbiciem Twojej chwały i istoty, to ja nie widzę tu konkurencji. Ja widzę, jak Ty bardzo pokochałeś swego Syna, jak przekazałeś Mu wszystko, jak On jest wszystkim we wszystkim. Dziękuję, Ojcze, że On jest drogą do Ciebie. To On nas doprowadzi do Ciebie. To On pokaże nam nowe niebiosa, nowe ziemie. To są rzeczy niewyobrażalne. To nie jest coś materialnego. Tęsknimy, Panie, do czasu, kiedy będziemy z Tobą. Ojcze, kiedy tam w niebie. I to nie jest miraż, choć nie wiem, jak to będzie, choć nie rozumiem wszystkiego, będziemy mogli Ci oddawać chwałę,
Wierzę, Ojcze, że będzie tysiącletnie królestwo. Wierzę, że te wszystkie rzeczy i obietnice wypełnią się, bo wszystkie są tak w Twoim Synu. Dziękuję, że Ty nie zapomniałeś o żadnej osobie, że jest Ci miły każdy, kto się Ciebie boi, kto szuka sprawiedliwości, pokoju, ale nie ma innej drogi, jak przez Twojego Syna. Panie, my to dzisiaj wiemy, ale jest tyle osób, które nie rozumieją, nie pojmują. Proszę, otwórz im serca. Proszę, by Duch Święty otworzył im serca na Twojego Syna. To On zmienił wszystko. To On zmienił nasze pojmowanie, nasze życie, nasze patrzenie na przyszłość. Proszę Cię, bo bez Ciebie nic się nie stanie. Ty jesteś wieczny i sprawiedliwy, pełen miłości. Choć wiem, że diabeł zaciemnia umysły. Diabeł posługuje się różnymi rzeczami, religią, naukami, organizacjami. Wiem, że przyjście do Twojego Syna zmieniło moje życie i życie moich braci. Dlatego tak Cię proszę, Ojcze, byś otworzył serca tym jeszcze, którzy tego nie widzą. Panie Jezu, modlę się i do Ciebie, bo Ty jesteś moim królem. Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś po prawicy Bożego Majestatu. Ciebie widział Szczepan, kiedy był kamienowany. On wołał do Ciebie. I my dzisiaj dziękujemy Ci, że umarłeś za nas. Dziękujemy, Panie, że każdy grzech, który uczyniliśmy, Ty zabrałeś na Golgotę. Dziękuję, że kolejny raz pozwalasz mi to przeżywać, myśleć o tym, że nie spowszedniało to w moim życiu. Chciałbym, by zrozumieli to świadkowie Jehowy. Modlimy się za nich, za tych ludzi, którzy się przebudzają, za tych, którzy zaczynają w swoim sercu mieć tą iskierkę, rozumieć, że nie ma konkurencji między Tobą a Twoim Ojcem, że Ty zawsze przynosisz Mu chwałę, a oddawanie Tobie chwały przynosi Jemu chwałę. Panie, proszę przyjmij tych wszystkich. Przyjmij ich do siebie, objaw im siebie i objaw im Ojca. Pokaż im, jak wielką skałą jesteś, potężną skałą, na której mogą zbudować swoją wiarę. Nie zawiodłeś nas nigdy i nigdy nie zawiódł nas nasz Ojciec w niebie. On dał nam Ciebie, byśmy na Tobie budowali i nie można innego fundamentu założyć oprócz Ciebie, Panie, bo ten fundament już stoi. Chcemy budować na Tobie. I prosimy Cię w tych dniach, Panie, póki czas pogan jeszcze trwa, byś uczynił z nas narzędzia, byśmy nie bali się mówić o Tobie, o Twojej miłości, o tym, co uczyniłeś. I nie chodzi tutaj, Panie, by tylko mówić rzeczy suche, ale mówić rzeczy, które są z Twojego Ducha. Bo Ty dałeś nam miłość swoją i chcemy ją nieść do innych. Proszę Cię z całego serca, pobłogosław tych wszystkich, którzy będą mogli też posłuchać tych rzeczy. Może zatrzymają się choć na chwilę. Może usłyszą, że w naszych sercach nie ma gniewu, nie ma bólu, jest miłość i pragnienie, by i oni poznali Ciebie. Bądź uwielbiony nasz Ojcze w niebie i Ty, drogi Panie Jezu. Amen.